Teraz pokażemy, co można zrobić, jeżeli mamy więcej niż jednego przeciwnika. Walka z dwoma przeciwnikami zaprezentuje Sifu Marcin Błaszak, główny instruktor mławskiego klubu Wing Chun Kung Fu. Dziękuję. Teraz zobaczymy, jak można obronić się przed nożem. Jest to oczywiście bardzo trudna sprawa i bardzo niebezpieczna sprawa, ale takie rzeczy też musimy ćwiczyć. W dzisiejszych czasach nie ma już walki jeden na jednego, która się odbywa w warunkach fair. Zazwyczaj przeciwników jest kilku, zazwyczaj są uzbrojeni. Jeżeli chcemy przeżyć, musimy stosować bardzo brutalne techniki. Oczywiście to, co tutaj się dzieje, wykonywane jest przez ekspertów, także nie radzimy powtarzać tego samemu w domu bez nadzoru dobrego instruktora. Sztuki walki to niebezpieczna sprawa, ale pod okiem dobrego instruktora można bardzo szybko opanować podstawową wiedzę. Kung fu jest drogą życia dla nas, jest czymś, czym żyjemy. Żyjemy w stylu kung fu, nasz codzienny dzień jest zawsze połączony z kung fu. Dziękuję. Teraz przeciwnik będzie uzbrojony w pałkę. Adepci Wing Chun Kung Fu ćwiczeni w naszym stowarzyszeniu uczą się według programu nauczania, który mamy w 64 krajach. Program pochodzi z Hongkongu. Został stworzony przez ekspertów w latach 60. Nie uległ usportowieniu. Jest to taki sam program jak za czasów mistrza Ip Mana. Wing Chun Kung Fu to system dosyć elastyczny. Nie trzeba tutaj ani zmieniać technik, ani usuwać technik, ani zapożyczać technik z innych systemów. Trzeba tylko dostosować nasze metody walki do różnych typów szkół, które powstają, do nowych sportów walki, które się pojawiają. Robimy to na bieżąco. Wing Chun jest żywym systemem, który się rozwija cały czas.